poszukiwany 18-latek, który wczoraj zaginął w zbiorniku Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej, nie żyje. Wczoraj po południu wypoczywał ze znajomymi. Młodzi ludzie postanowili popływać na rowerkach wodnych. W pewnym momencie wiemy, że mężczyźni kąpali się tam, jeden skutecznie wypłynął, z powrotem wszedł na ten rowerek wodny, natomiast nasz zaginiony 18-letni chłopak również postanowił wskoczyć do wody. Niestety po wskoczeniu już nie wypłynął, zginął w toni wodnej. Łatwonurkowie poszukiwali go do późnych godzin nocnych. Akcję wznowiono dzisiaj rano. Mężczyzny szukali m.in. policjanci na łodziach, ale wykorzystywano także specjalny sonar. Zwłoki 18-latka znaleziono na dnie zbiornika około godziny 11. Każda akcja nurkowa jest trudna, zarówno dla osób nurkujących, jak i dla obsługi sonaru, bo naprawdę trzeba się dobrze wpatrzeć w ekran i pewne jakby doświadczenie swoje trzeba mieć, aby rozróżnić, czy to jest osoba poszukiwana, czy to jest jakiś przysłowiowy śmieć, kosz, jakiś kawałek drewna. Policja apeluje, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku nad wodą. To już druga ofiara śmiertelna na Pogori 3 w tym miesiącu. Na początku czerwca utonął tam 63-letni mężczyzna. Mamed K., były zawodnik MMA i gwiazda KSW, do katowickiej prokuratury został wprowadzony rano. Przez kilka godzin trwało jego przesłuchanie. Jest podejrzany o paserstwo. Okazuje się, że to część większego śledztwa, które dotyczy fałszowania pieniędzy. Ja na obecnym etapie mogę jedynie powiedzieć, że te zarzuty są częścią dość obszernego śledztwa, które dotyczy wprowadzania w Polsce i w Republice Czeskiej, na Słowacji fałszywych banknotów euro. I w ramach tego postępowania prokuratura i policja ujawniły, iż doszło do obrotu takimi samochodami. Natomiast ze względu na interes śledztwa na tym etapie jest oczywiste, że nie można ujawnić bliższych szczegółów, które towarzyszą uzasadnieniu poszczególnych zarzutów. Zarzuty dotyczą nabywania samochodów pochodzących z przestępstw i spowodowania tym samym obrotu samochodami, które wcześniej zostały skradzione bądź też zostały przywłaszczone. I jak powiedziałem, jeden z czynów dotyczy także zlecenia podpalenia samochodu, czyli zniszczenia mienia, a także naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy policji przy okazji zupełnie innych czynności służbowych, które ci policjanci wykonywali. Zarzutów jest aż 11. Główny to nabywanie kradzionych lub przywłaszczonych samochodów na terenie Czech. Miało to być 8 luksusowych aut różnych marek, w tym Porsche i BMW. Poza tym Mamed K. miał zlecić podpalenie samochodu. Do przestępstw dochodziło w 2016 i 2017 roku. Teraz były zawodnik MMA ma trafić do aresztu na 3 miesiące. 16 czerwca w Częstochowie. Jedni zapraszają, inni potępiają. Marsz Równości, który przejdzie ulicami Częstochowy w najbliższą niedzielę, budzi duże emocje. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli zablokować zgromadzenie. Tutaj chodzi o problem miejsca i czasu. Marsz ma odbyć się w dniu pielgrzymki dziecięcych kółek różańcowych i ma rozpocząć i zakończyć się pod samym szczytem jasnogórskim w czasie trwania mszy świętej. No jak wiemy, w ostatnim czasie dochodziło do wielu prowokacji i profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Jako częstochowianie czujemy się szczególnie odpowiedzialni za ten wizerunek, za naszą wiarę. Radni PiS apelowali do prezydenta i wojewody, jednak nic nie wskazuje na to, że marsz pod hasłem Częstochowa tęczy nie chowa miałby się nie odbyć. Organizatorzy odpierają zarzuty radnych. Mówi się, że w naszym marszu będą szły osoby epatujące seksem, że będziemy, nie wiem, seksualizować dzieci, że o rany będą pielgrzymki tam, dzieci na Jasnej Górze. No a tak się złożyło w zeszłym roku, że jedynymi porozbieranymi osobami były osoby z kontrmanifestacji i byliśmy bardzo później, to jako anegdotka troszeczkę krążyło, bo spodziewano się po nas, jednak ta właśnie druga strona, która sieje mnóstwo obaw, sama wyskoczyła topless. Miasto tłumaczy, że decyzji nie zmieni, bo każdy ma prawo do manifestowania, a kto pierwszy, ten lepszy.
chcemy, żeby no, różnego typu goście dobrze czuli się w naszym mieście, żeby to nie było tylko tak, że dobrze czują się pielgrzymi, nie mogą dobrze się czuć inne organizacje. Zresztą działamy przede wszystkim zgodnie z prawem i zgodnie z literą prawa. Gdyby się okazało, że kontrmanifestacje zostały zgłoszone wcześniej, a Marsz Równości później, no to one miałyby pierwszeństwo zdecydowane i tutaj musielibyśmy odmówić wtedy organizatorom Marszu Równości. Ilu będzie przeciwników tęczowego przemarszu, to okaże się 16 czerwca. Wiadomo, że miało być 7 kontrmanifestacji. Marsz Równości rozpocznie się w niedzielę tuż pod Jasną Górą o godzinie 14. W Bytomiu namawiają dłużników do odpracowania zaległości za czynsz. Bytomskie Mieszkania ruszyły z akcją pod nazwą Odpracuj swój dług. Mogą służyć jako pomoc w kuchni, mogą pomagać odmalować klasy w szkole, mogą, jeżeli mają jakiś talent, to mogą też uczestniczyć w zajęciach, prowadzić zajęcia w MDK-ach. Wariantów jest wiele, a stawka za godzinę to 13 zł. 70 groszy. O możliwości odpracowania długu bytomianie dowiedzą się z ulotek. By spłacić zadłużenie, wystarczy zgłosić się do bytomskich mieszkań lub punktu obsługi mieszkańców w dzielnicy i zadeklarować chęć odpracowania. Godziny pracy są elastyczne. Wszystkie pieniądze, które zostaną zwindykowane, wrócą z powrotem do lokatorów, do tych, którzy płacą, do ich substancji mieszkaniowych, do ich klatek, dachów i otoczenia. Rekordzista w Bytomiu ma na koncie ponad 427 tysięcy złotych długu. W sumie dłużnicy zalegają miastu ponad 374 miliony złotych. Odpracowanie to nie jedyna forma walki z dłużnikami czynszowymi. W maju bytomskie mieszkania podpisały umowę z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej. Wystarczy zalegać 200 zł, by trafić do rejestru i mieć problem na przykład z wzięciem kredytu. Z reguły to oni każą za brawurową jazdę. Dziś sami mieli okazję poszaleć. 3 dni dobrej zabawy, fajnej konkurencji, natomiast umiejętności no, też trzeba się wykazać zarówno technicznie, jak i z wiedzy ogólnej i wiedzy specjalistycznej. Policjanci ruchu drogowego z województwa śląskiego rozpoczęli rywalizację w ramach 32. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Roku Ruchu Drogowego. Dziś czekały na nich 2 konkurencje, jazda sprawnościowa motocyklem i samochodem osobowym po wyznaczonym torze. Liczył się czas, ale nie tylko. Ocenia również jest kwestia techniczna. Tor jest tak układany, że nie tylko czas się liczy, ale również kwestie praktyczne, umiejętności danego policjanta czy policjantki. Dlatego każdemu przejazdowi przyglądało się kilku sędziów. To pierwszy dzień zmagań, ale nie ostatni. W ciągu kolejnych 2 dni policjanci będą musieli wykazać się umiejętnością kierowania ruchem drogowym, udzielania pierwszej pomocy oraz znajomością przepisów ruchu drogowego. Wiedza będzie sprawdzana zarówno w teorii, jak i w praktyce. Na pewno dla policjantów jest to sprawdzian ich umiejętności i na pewno włącza się tutaj dusza rywalizacji, duch rywalizacji. Startuje w konkursie 33 policjantów. Są to policjanci, można powiedzieć, najlepsi policjanci ruchu drogowego na Śląsku z komend miejskich, z komend powiatowych i z tego tutaj komisariatu autostradowego. I spośród z tych 33 policjantów tylko 2, którzy wygrają 3-dniową rywalizację, weźmie udział w konkursie w finale w Warszawie. Sprawdzane umiejętności przede wszystkim przydadzą się jednak w codziennej służbie, chociaż lepiej byłoby, gdyby policjanci nie musieli ich używać. Kolejka jak za PRL-u, bo i urządzenie przypominające tamten okres. W Sosnowcu na popularnej patelni podczas upałów można jak za dawnych czasów napić się wody z saturatora. Za darmo. Bardzo dobre, bardzo wskazane. Jak najwięcej takich. Przy takiej temperaturze tylko to. Urządzenie jest dostępne dla mieszkańców podczas fali upałów. Będzie można z niego korzystać, gdy temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Serwuje wodę z sokiem. Albo samą wodę, a w niedzielę to urządzenie będzie dostępne, czyli 16 czerwca na Placu Stulecia, gdzie będziemy obchodzić 20-lecie wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu. Jest to właśnie takie urządzenie, które towarzyszy nam na różnego rodzaju miejskich imprezach. Ale ochłodzić można się nie tylko podczas imprez. W tym pomagają także kurtyny wodne. W Sosnowcu można je znaleźć między innymi w centrum, Parku Sieleckim czy Parku na Sioduli. Tak samo jest w Katowicach. Jedna z kurtyn dostępna jest na rynku. Podobne urządzenia zostały zamontowane m.in. na ulicy Mariackiej, na ulicy Stawowej, ale także w dzielnicach, m.in. w Nikiszowcu oraz na Murckach. W Katowicach najmłodsi mogą korzystać z 3 wodnych placów zabaw. W przyszłym tygodniu ma zostać otwarte pierwsze kąpielisko i choć w najbliższych dniach czekają nas burze, to potem przed nami kolejna fala upałów.